Dlaczego ludzie odwracają wzrok? Myślę, że znam odpowiedź na to pytanie, ale tych odpowiedzi też jest więcej niż jedno. Przede wszystkim, i to też się z tym spotykam, bardzo często na ulicy, kiedy mijam jakichś ludzi idących na przykład z dziećmi, no to to dziecko, jedno czy drugie, potrafi powiedzieć w głos: mamo, ten pan nie ma rączki. I pierwsza reakcja osoby dorosłej, zamiast powiedzieć, no tak się zdarza, może się tak urodził, może to jest kwestią wypadku i tak dalej, to jest branie za rękę, ciągnięcie i mówienie, choć tak nie można. Czyli przede wszystkim może właśnie takie poczucie wstydu, że o tematach niepełnosprawności nie powinno się rozmawiać, więc myślę, że najbardziej właściwym takim sposobem to przede wszystkim rozmawiać o niepełnosprawności, o tym, że są ludzie, którzy mają wyjątkowe potrzeby, że wyglądają troszeczkę inaczej, ale też są w społeczeństwie i należą im się takie same prawa i mają też te same obowiązki, co każdy inny człowiek. Takich ról, które pełnię zawodowo, powiedzmy, to jest to przede wszystkim to, że jestem artystą i to jest jedna z tych rzeczy, która stanowi taki nieodłączny element mojego życia, bo oprócz pasją jest to też moje zajęcie na pełen etat, więc zajmuję się tym zawodowo. Ponadto jestem też, nie lubię tego określenia, ale trenerem motywacyjnym. Poza tym też taką myślę, że najważniejszą w moim życiu jest to, że od pewnego czasu jestem tatą. Więc tych ról i różnych zadań, którym muszę stawić czoła na co dzień, jest naprawdę sporo. Kiedyś sobie zadawałem pytanie, jak to może być tatą, który jest osobą z niepełnosprawnością, i wszelkiego rodzaju wyobrażenia, jakie przychodziły mi do głowy, były absolutnie nieprawdziwe. Każdy człowiek, kiedy widzi mnie z dzieckiem, myślę, że ma jakąś taką projekcję w głowie, która daje mu pewne wyobrażenie na temat tego, jak ja sobie radzę na co dzień. Czy to nie jest tak, że to mnie bardziej trzeba pomagać niż temu dziecku. I ja też miałem pewnego rodzaju obawy, które się pojawiały, zanim jeszcze zostałem tatą, jak to może w przyszłości wyglądać. I tak jak powiedziałem, te moje wyobrażenia były zupełnie błędne, ponieważ myślę, że jestem pełnowartościowym ojcem, pomimo pewnego ograniczeń, które gdzieś, no oczywiście pojawiają się na mojej drodze, ale one są naturalne, bo to nie jest tak, że każdy człowiek pełnosprawny sobie radzi zupełnie ze wszystkim. Każdy ma jakieś ograniczenia i każdy ma jakieś bariery, z którymi, powiedzmy, radzi sobie trochę gorzej albo może nawet wcale. Myślę, że jeżeli chodzi o osoby z niepełnosprawnością, to często bywamy niewidzialni i myślę, że największym paradoksem jest to, że jesteśmy niewidzialni w tym, że jesteśmy najbardziej widzialni przez tę właśnie naszą niepełnosprawność, że na ulicy każdy z nas, na każdego z nas zwróci się uwagę jako na pierwszego, natomiast te nasze potrzeby często są lekceważone i właśnie niezauważalne. Myślę, że w dużej mierze to jest właśnie kwestia tej samoakceptacji i w pewnym sensie polubienia siebie, bo oczywiście ja i wiele innych osób z niepełnosprawnością nie zmienimy tego stanu, w którym się znajdujemy, ale możemy z tego uczynić atut. Jaki? No to każdy musi sobie po prostu indywidualnie odpowiedzieć na to pytanie. Moim atutem jest to, że odnalazłem w sobie talent, pasję, które gdzieś mnie przez to życie prowadzą i o ile tych kilkanaście lat temu jeszcze nie wyobrażałem sobie, co mogę w życiu robić i nie myślałem, nie wiedziałem, że można żyć z rysunku czy z mówienia do ludzi, tak teraz wiem, że można z tego żyć. Można żyć do tego stopnia, że można też właśnie myśleć o założeniu rodziny, że można myśleć o samorealizacji i pomaganiu, przy okazji pomagania innym, o tym, żeby pomóc sobie. Ja uważam, że takie rzeczy jak nagrywanie tego typu rozmów i w ogóle rozmawianie o niepełnosprawności jest o tyle ważne, że jest bardzo wiele osób, które nie mają odwagi same mówić o swoich potrzebach, o swojej inności, o tym, jakie są. I to jest często wyciąganie ręki w ich kierunku. To jest bardzo potrzebne, bo myślę, że też właśnie mówienie o różności, o niesprawności, jakie ładne jest określenie w języku angielskim, że I'm not a person with disability, I have another ability, więc nie jestem osobą z niepełnosprawnością, ja mam po prostu sprawność do robienia rzeczy inaczej. Przede wszystkim myślę, że ludziom często brakuje otwartości i empatii. To są dwie takie rzeczy, które myślę, że w ogóle w tym dzisiejszym świecie byłyby bardzo potrzebne, bo ludzie cierpią na ich deficyt.